Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Alessandro, to kolejny odcinek kariery z kawinką, z kawina Football Manager 2018. I przed nami kolejne trzy spotkania krakowskiej Ligi Okręgowej. Jednak zanim to nastąpi, jeden z moich widzów prosił mnie o to, abym pokazał tutaj okręg w Stalowej Woli. Proszę bardzo, tak on tutaj wygląda, 24 kolejki już w tym okręgu zostały rozegrane. Prowadzą rezerwy Stali, na drugim miejscu Rotunda Krzeszów, Strzelec Dąbrowica na miejscu trzecim, natomiast Sokół Sokolniki zamyka ligową tabelę. Tak przy okazji, jeżeli macie jakieś prośby dotyczące tego, żebym pokazał jakiegoś zawodnika, klub, rozgrywki i tak dalej, oczywiście tak jak w zeszłym roku, a raczej w zeszłym FM-ie, no i w zeszłym roku oczywiście także będę to wszystko pokazywał w formie screenów w opisie danego odcinka. A jeżeli już jesteśmy przy pokazywaniu innych rodzajów rozgrywek, no to zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja również w polskiej ekstraklasie, ponieważ no zobaczmy, myślę, że tutaj ekstraklasę, pierwszą i drugą ligę również sobie obejrzymy. Tak więc proszę bardzo, w ekstraklasie 29 kolejek już zostało rozegranych, tak więc tutaj piłkarze idą jak burza. Prowadzi zgodnie zresztą z oczekiwaniami ekipa Legii Warszawa, na drugim miejscu Jagiellonia, na trzecim Lech, czyli nie ma tutaj jakichś większych niespodzianek w strefie spadkowej. Póki co Arka Gdynia, czyli triumfator Pucharu Polski, no i Beniaminek, Sandecja, Nowy Sącz. Na chwilę obecną ekipy od Pogoni Szczecin w górę zagrają w tutaj grupie mistrzowskiej. Do końca tego sezonu zasadniczego pozostała ostatnia kolejka, czyli już można powiedzieć, że Wisła Płock pewna udziału w grupie mistrzowskie, natomiast tutaj jeszcze Piast, Pogoń, Zagłębie Lubin, te ekipy stoczą walkę o udział w pierwszej ósemce, o właśnie grę o puchary, natomiast reszta drużyn będzie musiała zadowolić się grą o utrzymanie. Widzimy, że tutaj również nieciekawa sytuacja Krakowi, Górnika, Zabrze, Śląska, Wrocław. No i na razie Portugalczyk Marco Paixão, najlepszy strzelec ekstraklasy, 12 bramek, 33-letniego Portugalczyka. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji Christian Pasquato z Legii Warszawa, były zawodnik Juventusu, tutaj również nieźle się prezentuje. No i także był piłkarz Wisły Kraków, którego pewnie mało kto kojarzy. Ja również raczej słabo znam to nazwisko. Denis Balaniuk, młody Ukrainiec, który tutaj również już w tym sezonie zdobył 11 goli dla ekipy Białej Gwiazdy. Najlepszym asystentem na razie jest zawodnik Lecha Poznań, Niklasz Bararot. Zawodnik, który w poprzednich FM-ach był uznawany za jeden z największych talentów. Tutaj właśnie gra w Lechu Poznań. No i on na razie 11 asysty na koncie. On na razie również najwyższa średnia ocena w lidze, no ale również bardzo doświadczony Arkadiusz Głowacki, również bardzo dobra ocena ogólna 39-letniego środkowego obrońcy, no i również Michał Pazdan, bohater ostatniego Euro, również bardzo wysoka ocena średnia 7,32, tak więc tak wyglądają rozstrzygnięcia póki co w Ekstraklasie. Teraz przejdźmy sobie może do Nice pierwszej ligi, tutaj również ciekawa sytuacja, ponieważ widzimy, że ekipa Pogoni Siedlce na razie prowadzi w ligowej tabeli, na drugim miejscu Podbeskidzie, no i na chwilę obecną są te dwa zespoły, kwalifikują się do Ekstraklasy. Następnie mamy tutaj ekipę Ruchu Chorzów, która mimo że jest spadkowiczem z Ekstraklasy, tutaj ma duże problemy z utrzymaniem się w pierwszej lidze w strefie spadkowej. Na razie ekipy GKS Utychy, Olimpii Grudziądz i Stomilu Olsztyn. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszego strzelca, to Szymon Skrzypczak, napastnik Odry Opole. W tym sezonie zdobył aż 12 trafień. Najlepszym tutaj asystentem Łukasz Wroński ze Stali Mielec, były piłkarz GKS-u Bełchatów, czyli mojego klubu filii. No i tutaj zawodnik z najwyższą średnią oceną, Radosław Majęcki, bardzo utalentowany bramkarz, wypożyczony z Legii Warszawa. Leandro ze Stali Mielec, były zawodnik Górnika Łęczna. No i Kornel Osyra, były zawodnik Piasta Gliwice i oczywiście Termaliki Brugbet Nieciecza, który w tym sezonie występuje w zespole Miedzi Legnica. Jeszcze może zerknijmy sobie na drugą ligę polską, co tutaj się dzieje. Radomiak, Znicz Pruszków i Wisła Puławy to są te ekipy, które w tym momencie tutaj są blisko awansu do pierwszej ligi. To jest zwłaszcza Radomiak, spisuje się fantastycznie, aż 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Zniczem. Mój klub patronacki, czyli GKS Bełchatów, na razie na 12 miejscu, a w strefie spadkowej Garbarnia Kraków, Gwardia Koszalin, ŁKS Łódź i Gryf Wejherowo. Tutaj widzimy
najlepszych strzelców, jest ich aż trzech. Tutaj jest oczywiście Mateusz Wesierski, jest również napastnik Rowu Rybnik Przemysław Brychlik i Huber Ankowiak z ekipy Warty Poznań. Tak więc tak to wszystko tutaj się prezentuje w tych wyższych ligach, natomiast my wracamy do Ligi Okręgowej Krakowskiej, ponieważ w ostatnim odcinku pokazałem Wam trzy spotkania. Najpierw graliśmy z Prokocimiem Kraków i tam bardzo pewne zwycięstwo 4-1 w meczu wyjazdowym, następnie skromnie 1-0 po nudnym meczu pokonaliśmy Błękitnych Modlnica, no a następnie tylko remis Iskrom Radwanowice i to był drugi podział punktów w starciu z tą drużyną, ponieważ przypominam, że taki sam wynik padł na stadionie w Radwanowicach, tam również było 1-1, tak więc dzisiaj rozegramy sobie mecze z KS Borek, Garbarnią Kraków, a raczej rezerwami Garbarni Kraków, no i ekipą Kmity Zabierzów. Tak więc na to pierwsze spotkanie już mam ustalony skład. Jak widzicie, on oczywiście wiele nie różni się od tego, który wystawiałem w poprzednich spotkaniach. Tutaj m.in. Jakub Mordec wskoczył do pierwszego składu, dzisiaj na ławce rozpocznie Marcin Adamski. No i również tutaj wobec słabej ostatniej postawy Pawła Kajcy. Zobaczmy sobie może, jak ten zawodnik ostatnio się prezentował, bo katastrofalne dwa mecze rozegrał. Z Błękitnymi Modlnica zarobił czerwoną kartkę, natomiast z Iskrą Radwanowice sprokurował rzut karny. Tak więc postanowiłem, że Paweł dzisiaj rozpocznie na ławce rezerwowych. Natomiast do pierwszego składu wskoczy tutaj Marcin Felix, piłkarz, który zdobył jedną bramkę w tym sezonie. I to było chyba nawet w pierwszym spotkaniu, o ile się nie mylę, z ekipą Wisły Jeziorzany. Tak więc tak wygląda moja linia defensywna. Oczywiście Jakub Persuna tutaj staje się powoli podstawowym obrońcą mojego zespołu. Bardzo utalentowany obrońca wypożyczony z Krzo Ostrowiec. W środku pola tutaj w miejsce wykartkowanego Piotra Maciejowskiego Marcin Szewc. On tutaj, przepraszam, Szymon Szewc. On tutaj oczywiście został przeze mnie sprowadzony w zimowym okienku transferowym. Na środku oczywiście Hubert Kapka, na skrzydłach Olszewski Cisak, no i w napazie Kapustka i Zegarek. Tak więc, moi drodzy, już za chwilkę rozpoczynamy spotkanie wyjazdowe w Krakowie z ekipą KS Borek. No i przed nami składy dwóch zespołów. Ekipa gospodarzy w bramce Śpiewak, dalej Wcisło, Masiuda, Motyka, Maćkowiak, Czerwiński, czyli tutaj najlepszy zawodnik z najwyższą średnią oceną. Bardzo dobra forma, ale tylko dwa występy na miana Czerwińskiego. Na tego piłkarza warto by zwrócić uwagę. Maciejowski, tutaj Dara, czyli najlepszy asystent w ekipie KS Borek, tutaj 6 kluczowych podań na koncie, Sojda, Błąkała, no i Zając w napadzie. No i pierwsza okazja już w 6 minucie. Śpiewak rozpoczyna od bramki, ale łatwo oddana piłka naszemu zespołowi, tutaj Mordes wyprowadza, jest Olszewski, przy nim kilku rywali, ale spokojnie oddał do Kapki, ten ma Cisaka na prawej stronie, no i tam właśnie powędrowało podanie. Cisak, dośrodkowanie piłki w pole karne, ale niestety nie udało się tutaj zawiązać dogodnej akcji pod bramką przeciwnika. No i Zając już w posiadaniu piłki ekipy Ekipa KS Borek, no i uwaga, Dara tutaj dośrodkowuje, jest Zając, no i niestety to jest pierwsza bramka dla ekipy KS Borek. No kolejny raz pasywna postawa naszych defensorów spowodowała, że Dawid Zając po podaniu Jerzego Dary zdobywa pierwszą bramkę w tym meczu. Zobaczmy tutaj na powtórkę tej sytuacji. Tutaj nie zdążyli nasi obrońcy. No i Zając tutaj również miał sporo miejsca. No i niestety przegrywamy. No i uwaga, kolejny stały fragment. Po raz kolejny Jerzy Dara, dośrodkowanie Wcisło. No i to jest niestety 2-0. Tak więc już po 10 minutach przegrywamy z ekipą KS Borek. No również mieliśmy sporo problemów z tym zespołem na własnym stadionie. Tam szczęśliwy remis 0-0 po tym, jak ekipa KS Borek nie wykorzystała rzutu karnego, a teraz już przegrywamy dwoma golami. No i w końcu akcja nasza, jest Hubert Kapka. Kapka, uderzenie! Ależ gol fantastyczny Huberta Kapki z ponad 20 metrów uderzył na środkowy pomocnik, no i dał nam gola kontaktowego. Zobaczmy tutaj fantastyczne uderzenie Huberta Kapki, ależ przymierzył nasz środkowy pomocnik i mamy 1-2. A zatem, moi drodzy, do przerwy przegrywamy jednym golem, 1-2 z ekipą KS Borek. 7 minuta, Dawid Zając, 10, Andrzej Wcisło i 29, Hubert Kapka. Tak więc wciąż mamy szansę w tym meczu na osiągnięcie dobrego wyniku. Zobaczmy tutaj, jak grają inne zespoły. No Piast Wołowice znowu przegrywa z Kmitą Zabierzów tym razem. No zobaczmy jeszcze na wyniki innych zespołów. Garbarnia Kraków, rezerwy Garbarni Kraków prowadzą z Wieczystą 1-0, natomiast Świt Krzeszowice prowadzi z Błękitnymi Modlnica. Tak więc no rywale tutaj gonią, tak więc musimy w drugiej połowie postarać się
o korzystny rezultat w tym spotkaniu. No i uwaga, kolejny stały fragment, czyżby trzeci gol zdobyty ze stałego fragmentu. Tak jest, 3-1 dla KS Borek. Niestety, znowu tracimy bramkę po rzucie wolnym blisko pola karnego. Zobaczmy, tutaj zupełnie niepilnowani piłkarze KS Borek. Ja przecież ustawiałem stałe fragmenty gry, no ale niestety na nic się to zdało. Teraz Jakub Persona przejmuje piłkę, Olszewski, Huberty Kapka, czyli strzelec bramki dla naszego zespołu. Jest Waldemar Cisak. Teraz czy będzie dośrodkowanie? Tak jest. Kapustka i obok bramki nasz napastnik. No i znowu sytuacja, tym razem ekipa KS Borek przy piłce. Jest Tajsojda, piłka w pole karne Dara. Bardzo bliski Jerzy Dara pokonania Szczepańskiego, ale na szczęście strzał niecelny. No i kolejny stały fragment. Tutaj bardzo boję się tych rzutów rożnych, no ale tym razem świetna interwencja Szczepańskiego. Od razu dalekie zagranie, jest Hubert Kapustka, teraz zagrywa do zegarka, ładnie pokazuje się tam Cisak, do niego zagranie, czy to będzie akcja bramkowa, jest Olszewski, jest dobitka, jest 3-2, tak więc łapiemy znowu kontakt z ekipą KS Borek, 57 minuta, bardzo ładna akcja naszej drużyny, zobaczmy, zegarek świetnie tutaj znalazł Waldemara Cisaka, ten zaliczył swoją drugą asystę w tym meczu, no i śpiewak co prawda zatrzymał Olszewskiego po raz pierwszy, ale przy dobitce był już bezradny, mamy 2-3. No i uwaga, kolejna sytuacja z Kawinki, Olszewski, czy to będzie wyrównanie? Kapka, a i niestety złe zagranie, jest Zając, ale próbujemy odzyskiwać, jest Błąkała. No teraz musimy uważać, bo Zając ma sam na sam, czy to wykorzysta? Nie, jednak dobra interwencja Szczepańskiego, brawo nasz 18-letni bramkarz. Teraz bardzo ładnie zachował się przy tej sytuacji, no i mamy tutaj rzut rożny dla ekipy z Borku, Błąkała, ale na szczęście piłka poza boiskiem. No i uwaga, znowu stały fragment Jerzy Dara, ale tym razem radzimy sobie, no i to jest szansa na kontrę, pędzi ile sił w nogach Marcin Zegarek, pokazuje się już trójka naszych zawodników, Zegarek, czy to będzie dośrodkowanie? Tak jest, Cisak, 3-3, tak więc jednak doprowadzamy do wyrównania, no i fantastyczna asysta Marcina Zegarka i gol Waldemara Cisaka. Zobaczmy jeszcze raz. Popędził znakomicie tutaj na bramkę rywala gracz z numerem 10. Jeszcze tutaj minął jednego przeciwnika. No i Waldemar Cisak wyrósł niczym spod ziemi w polu karnym i dał nam remis. No i ostatnie sekundy tego meczu. Jeszcze Rafał Siedlik. Jeszcze Szewc traci głupio piłkę. No ale to już są ostatnie sekundy. Już za chwilkę arbiter zakończy ten bardzo ciekawy pojedynek. KS Borek z Kawinka, z Kawina 3-3. To było naprawdę znakomite widowisko. Najlepszym piłkarzem tego meczu Jerzy Dara, autor aż 3 asyst. Natomiast u nas najlepszym zawodnikiem Waldemar Cisak. Gol i asysta na koncie, tak więc naprawdę to był bardzo dobry mecz. Tutaj już 3-1 prowadziła ekipa KS Borek, ale byliśmy w stanie się podnieść. Najpierw Olszewski, potem Cisak. Tak więc ostatecznie mecz kończy się podziałem punktów. No i tutaj naprawdę mieliśmy dzisiaj pecha, takie słowa tutaj skierujemy do naszych zawodników i już za chwilę widzimy się na podsumowaniu tego meczu. No i widzimy zatem rezultaty pozostałych spotkań. Piast Wołowice stracił punkty z Kmitą Zabierzów. No Świt niestety wygrał z Błękitnymi Modlnica, co sprawiło, że drużyna Świtu odrobiła do nas 2 punkty. No i również pewne zwycięstwo rezerw Garbarni nad Wieczystą 2-0, tak więc w tabeli oczywiście nic większego się nie zmienia. Na pierwszym miejscu oczywiście my z dorobkiem 44 punktów i cały czas jedną tylko porażką na koncie, na drugim miejscu Świt, trzecia jest Garbarnia, tak więc oczywiście przypominam, że tylko jedna drużyna awansuje do czwartej ligi, no i oczywiście jestem pełen nadziei, że będziemy to my, tak więc już za chwilkę widzimy się na kolejnym meczu, gdzie naszym przeciwnikiem w bardzo trudnym meczu będzie ekipa rezerw Garbarni Kraków. Zatem moi drodzy, przed nami już za chwilę szlagier krakowskiej Ligi Okręgowej 20. kolejki, mecz trzeciej w tabeli rezerw Garbarni Kraków kontra lidera z Kawinki, z Kawina. Tak więc przypominam, że mamy cały czas 10-punktową przewagę nad Świtem i właśnie naszym najbliższym przeciwnikiem, czyli Garbarnią Kraków 2. Tak więc ustalmy sobie może na szybko skład na to spotkanie. Tutaj chyba raczej postanowię posadzić na ławce rezerwowych Patryka Kapustkę, ponieważ on prezentuje się ostatnio bardzo, bardzo słabo.
Skrytykowałem jego formę, w ogóle w ostatnich meczach zobaczmy, że Patryk Kapuska no ostatnio rzeczywiście nie błyszczał formą, młody napastnik zgodził się, że tutaj rzeczywiście ostatnio sobie troszeczkę odpuścił, ale obiecał poprawę, tak więc również Marcin Adamski w miejsce słabe ostatnio spisującego się w meczu z KS Borek Krzysztofa Mordeca. No i myślę, że skład mamy już tutaj w pełni ustalony. Aha, no i wraca oczywiście tutaj do składu jeszcze Piotr Maciejowski. Tak więc tutaj Szewc w miejsce lekko kontuzjowanego Artura Wróbla, jeszcze Maciejowskiemu damy tutaj rolę defensywnego pomocnika, no i gramy rzecz jasna tutaj kontratakiem, ponieważ to jest mecz wyjazdowy i to mecz bardzo trudny, tak więc czy poradzimy sobie w meczu z Garbarnią Kraków? Zobaczymy już za moment. No i widzimy, że w rezerwach Garbarni już nie ma samych Newgenów, tu są piłkarze, którzy w rzeczywistości istnieją, czyli w bramce Nowak, dalej Moskal, Kudelski, Szczepański, Pawłowicz, Karol Kostubała, czyli był piłkarz Krakowi, Jabłoński, Pietras, Krykun, Adamus, no i Nieśmiałowski w ataku. No i uwaga, bo to pierwsza okazja naszego zespołu. Jest Adamski, który przejmuje piłkę przed polem karnym. Adamski do Siedlika, Siedlik, teraz Radosław Siedlik do Huberta Kapki. No o mało co nie zgubiliśmy teraz piłki. Hubert Kapka, Marcin Felix do Adamskiego. Adamski teraz próbuje dośrodkowywać, no ale wprost w ręce Nowaka. Kołodziejski teraz szybkie wybicie bramkarza gospodarzy. Teraz jeszcze raz otrzyma piłkę Kołodziejski. Ładnie włącza się tutaj nasz boczny obrońca do akcji ofensywnych. Maciejowski teraz ładne rozrzucenie. Nie jest Olszewski, bo będzie okazja dla Skawinki. Jest podanie do Siedlika. No i 1-0. Czwarta minuta. Sławomir Olszewski no wyłożył piłkę na tak zwaną patelnię do Radosława Siedlika. No 1-0 prowadzimy. Zobaczmy, bardzo ładną akcję zawiązali nasi zawodnicy. Pięknie Maciejowski tutaj szeroko do niepilnowanego Olszewskiego. Ten wyłożył futbolówkę. No i dopełnił formalności. Radosław Siedlik. 1-0. No i uwaga, teraz akcja, którą rozpoczyna ekipa rezerw Garbar. Teraz Krykun. Krykun jest w polu karnym. Dobre wybicie Jakuba Persony. Jeszcze tutaj rywale są przy piłce. Moskal do Jabłońskiego. Ten do Karola Kostrubały. Zupełnie niepilnowany Pawłowicz na prawej stronie. Dośrodkowanie. Jeszcze tutaj radzimy sobie Karol Kostrubała. No i niestety to jest gol na 1-1. No tam Szczepański chyba mógł się lepiej zachować. No ale Karol Kostrubała miał troszeczkę miejsca. No i uderzył bardzo precyzyjnie. Zobaczmy tutaj jeszcze raz na tę akcję. Pawłowicz, dobre wybicie Jakuba Persony, no i Karol Kostruba. Zobaczmy w ogóle, w jaki sposób piłka wpadła do siatki, tam chyba odbita jeszcze od słupka. No i niestety tracimy gola w 29 minucie. No i widzimy, że do przerwy statystyki pokazują, że to ekipa Garbarni ma przewagę, no ale mimo wszystko 1-1. Radosław Siedlik, 4 minuta, Karol Kostrubała, 29. No i na stadionie Garbarni remisujemy z rezerwami tego klubu 1-1. No tutaj martwić troszeczkę może słaba postawa Waldemara Cisaka w pierwszej połowie. Tutaj widzimy Piast Wołowice prowadzi 1-0. Świt remisuje z Prokocimiem. Tak więc no na razie to wygląda naprawdę całkiem korzystnie. A przekonamy się już za moment, jak wypadniemy w drugiej połowie tych zawodów. No i mamy tutaj stały fragment na połowie przeciwnika. Zegarek Olszewski. Jest Adamski. Ładne zagranie do zegarka. Czy to będzie akcja bramkowa? Zegarek! Słupek! Ależ to była doskonała okazja. No mógł jeszcze podawać w pole karne, ale niestety na to się nasz napastnik nie zdecydował. No i uwaga, teraz stały fragment dla ekipy Garbarni. No i znowu tracimy gola po rzucie rożnym. Krykun trafia do siatki. No i 2-1 dla ekipy Garbarni. No muszę popracować nad tymi stałymi fragmentami gry, bo to jest kolejny raz, kiedy właśnie w taki sposób tracimy gola. No i tym razem my próbujemy szybko odpowiedzieć. Jest rezerwowy Kapustka do Adamskiego, ten do Waldemara. Cisaka! Cisak! Ładne uderzenie, ale niestety nad poprzeczką. No i ostatnie 30 sekund tego meczu. No obawiam się, że nic już w tym meczu może się nie zmienić. Kołodziejski jest, Maciejowski ma troszeczkę miejsca, uderza, ale bardzo niecelnie. No i to była chyba ostatnia szansa naszej ekipy w tym spotkaniu. No i niestety druga porażka w tym sezonie staje się faktem. Mimo naprawdę niezłej momentami gry, przegrywamy z rezerwami Garbarni 1-2. Prowadziliśmy po trafieniu Siedlika, ale później Karol Kostrubała i Sergii Krykun dali zwycięstwo gospodarzom, tak więc ostatecznie przegrywamy ten mecz 1-2. No i moi drodzy, nie dość, że przegraliśmy z trzecim zespołem w ligowej tabeli, to jeszcze wicelider Świt Krzeszowice również odrobił tutaj do nas 3 punkty, pokonując na wyjeździe Prokocim Kraków, również tutaj nad Wiślan po zwycięstwie nad Piastem Wołowice awansował na miejsce 4. No ale tutaj raczej ta ekipa nam nie zagraża, no ale widzimy, że nasza
przewaga nad Świtem oraz rezerwami Garbarni zmalała do 7 punktów. Tak więc no, musimy wziąć się w garść, zacząć wygrywać, a już za tydzień czeka nas kolejne spotkanie u siebie, gdzie naszym rywalem będzie ekipa Kmity Zabierzów. No i moi drodzy, jesteśmy już przy 21 serii spotkań, gdzie u siebie podejmiemy ekipę 10 w tabeli Kmity Zabierzów. No ostatnie nasze wyniki nie napawają optymizmem. Remis w meczu z KS Borek i druga w tym sezonie porażka poniesiona w meczu z rezerwami Garbarni Kraków. Tak więc dziś postanowiłem troszeczkę porotować składem. Wróbel powrócił do składu również na środek obrony, wrócił Paweł Kajca, no i Kapuska zastąpił kontuzjowanego lekko po meczu z Garbarnią Marcina Zegarka, który dzisiaj sobie odpocznie. Tak więc no, zobaczymy, czy uda nam się wygrać pierwszy raz od 3 spotkań. No i widzimy już składy obydwu zespołów. Ekipa Kmity w bramce: Poduch, dalej Bar, Szewczyk, Wasilewski, Baran, Grzybek, Michalski, Bąk, Majewski, Zawrzykraj i w napadzie z numerem 9 Jarosz. No i pierwsza okazja w tym meczu, 15 minuta, dośrodkowanie Cisaka. Jeszcze tutaj rywale wybijają piłkę, ale tutaj nie spieszą się z wyprowadzeniem tej akcji. Jest Zawrzykraj na lewej stronie. Zawrzykraj teraz próbuje dośrodkowania. Zawrzykraj z bocznego sektora. No i tutaj miał troszeczkę problemów Szczepański, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. No i kolejna akcja z autu, jest dośrodkowanie Jarosz, świetnie, persona, brawo Hubert Kapka, ale jeszcze próbujemy wyprowadzić akcję, teraz się to udaje. Olszewski teraz zagrywa niestety bardzo źle, wszerz boiska, no i piłka do Jakuba Persony, ten do Adamskiego, ten miał troszeczkę problemów z przyjęciem piłki, ale ostatecznie piłka pod nogami naszych zawodników. Jest Patryk Kapuska, no niestety głupia strata Patryka, teraz jest Jarosz, ale spokojnie, nie opanował Jakub Persona. Matko Boska, cóż teraz zrobił Jakub Persona i Dominik Szczepański? To jest wręcz nieprawdopodobne. No rzadko widzi się w FM-ie takie obrazki, a tutaj teraz moi piłkarze, nie atakowani przez nikogo, sami zbijają sobie futbolówkę do siatki. No zobaczmy, co zrobił Dominik Szczepański. Matko Boska, to jest 1-0 dla Kmity Zabierzów. No i może teraz się uda. Jest Maciejowski teraz w roli środkowego obrońcy. Hubert Kapka, jest Cisak, Waldemar Cisak i Maciejowski. Kapka, Olszewski. Olszewski teraz tutaj do Kapki, ten do Siedlika. Rafał Siedlik, jest Waldemar Cisak. No i niestety Poduch broni. To była tak naprawdę pierwsza dogodna okazja dla naszej drużyny. Dopiero w 41 minucie jeszcze Marcin Kajca. Hubert Kapka, on potrafi uderzyć, ale teraz źle zagrywał do partnera i od bramki. Rozpocznie ekipa Kmity. No i do przerwy po tym katastrofalnym błędzie Dominika Szczepańskiego i Jakuba Persony przegrywamy 0-1 z Kmitą Zabierzów. No i niestety, moi drodzy, to oznacza, że dopada nas mały kryzys, tak więc no musimy wziąć się w garść w drugiej połowie i tutaj jeszcze uratować to spotkanie. No i mamy 75 minutę, dopiero ta jakąś akcję zawiązujemy pod na własnej połowie, ale niestety strata piłki, jest Pazdan do Grzybka, Grzybek, no tutaj nasi piłkarze nie kwapią się odzyskać futbolówkę, dopiero teraz Szywacz rezerwowy w kierunku Kapustki, ten próbował zagrywać do partnera, ale niestety zrobił to bardzo niedokładnie. Teraz piłka do Majewskiego, jest ekipa gości przy piłce, teraz Zawrzykraj, ale dobra, tym razem interwencja Szczepańskiego. No i od bramki rozpoczyna Poduch. 80 minuta, gramy już na ofensywie, ale cały czas nie potrafimy złamać defensywy rywala. Może teraz Szywacz do Kapustki. Kapustka, Hubert Kapka. No jest wreszcie wyrównanie. 81 minuta i po asyście Patryka Kapustki Hubert Kapka pokonuje golkipera przeciwników. Wreszcie mamy gola wyrównującego. Tutaj rezerwowy Szywacz urwał się na lewej flance, dośrodkował piłkę w pole karne do Kapustki. Ten świetnie wypatrzył partnera, no i mamy remis po trafieniu Huberta Kapki. No i 90 minuta, jeszcze mamy akcję, a to oznacza, że może uda się jeszcze stworzyć zagrożenie pod bramką rywali. Jest Radosław Siedlik, Siedlik w pole karne, jeszcze będzie przy piłce Hubert Kapka. Szczepański, nie ma rzutu karnego, może teraz bramka i tak jest, Grzybek zdobywa gola samobójczego w 90 minucie. No graliśmy już na szarży i to przyniosło oczekiwany skutek. Zobaczmy, Hubert Kapka, jest tutaj Siedlik, próbował zagrywać
wygrywać. W pole karne rywal popełnił błąd i mamy prowadzenie 2-1. No i jeszcze nie koniec tego spotkania, jeszcze Siedlik. My już gramy na defensywie i na grze na czas. Wróbel teraz do Szewca, ten ładnie do Siedlika. Czy to będzie jeszcze gwóźdź do trumny ekipy Kmity, dośrodkowanie? Kapustka, słupek, ależ miał doskonałą okazję, żeby tutaj jeszcze dobić rywala, Patryk Kapustka. No i to już, moi drodzy, chyba ostatnia akcja tego meczu, tak więc wszystko wskazuje na to, że jednak sięgniemy tutaj po 3 punkty. Jeszcze ekipa Kmity próbuje, jeszcze Szczepański, no już jeden fatalny błąd dzisiaj popełnił, tym razem nie ryzykował, wybił piłkę na out, a arbiter już chyba nie pozwoli na rozegranie kolejnej akcji, ponieważ już przekroczyliśmy doliczony czas gry. Jeszcze Sokołowski, jeszcze Czerwiński, Zawrzykraj, dośrodkowanie, Szczepański wybija piłkę na rzut rożny, po tym centrostrzale zawodników Kmity, no i już ostatnia akcja tego meczu, jeszcze Kapustka, jeszcze Kapka, koniec, bardzo ważne, wymęczone co prawda bardzo zwycięstwo, ale jednak fatalny błąd Dominika Szczepańskiego, no i mogliśmy to spotkanie przegrać na własne życzenie, ale najpierw Hubert Kapka, a następnie Łukasz Grzybek, autorem bramki samobójczej, no i szczęśliwie wygrywamy z ekipą Kmity Zabierzów, 2-1. No i ta 21. kolejka naprawdę przysporzyła nam sporych emocji, no mieliśmy mnóstwo problemów u siebie z Kmitą Zabierzów, ale ostatecznie zagraliśmy jak na lidera przystanku. Wyrwaliśmy te 3 punkty i cały czas mamy 7 punktów przewagi nad Świtem Krzeszowice, który nie zwalnia tempa, który znowu wygrywa. Tym razem pokonuje Kaszowiankę Kaszów, natomiast rezerwy Garbarni, co mnie bardzo ucieszyło, przegrały z Piastem Wołowice. No i widzimy, że 10 punktów mamy nad Garbarnią, 7 nad Świtem Krzeszowice, 5 kolejek do końca, tak więc 15 punktów jeszcze do zgarnięcia. Zobaczmy sobie te jeszcze oczywiście na kalendarz. Gramy teraz z 6 w tabeli nad Wiślanym, potem gramy wyjazd do Kaszowa na mecz z Kaszowianką, później arcyważny mecz z Piastem Wołowice, no i mam nadzieję, że już po tych meczach zapewnimy sobie awans do 4. ligi. No te 2 spotkania rozegram poza odcinkami, natomiast w kolejnym odcinku zobaczymy sobie ostatni odcinek tego pierwszego sezonu. Mecz z Piastem Wołowice, pojedynek z Wieczystą Kraków, mecz z wiceliderem, czyli Świtem Krzeszowice. Podsumujemy sobie również wszystko to, co zdarzyło się w tym pierwszym sezonie. Mam nadzieję, sezonie zakończonym awansem, tak więc jak będzie, o tym przekonacie się, oglądając kolejny odcinek mojej kariery z Kawinką z Kawina. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. Pięknie dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia i usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!